I tak. I ten facet coś tam gada do baby. I mówią, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja sobie tak myślę, bo chwyciłam się za nos i tak wchodzę, a oni jeszcze głośniej, tak, lubią nadawać moherowi. Lubią ten kołchoz taki moherowy tworzyć. Po co to komu potrzebne? Po co to palić papierosy? Jeżeli on pali papierosy, proszę bardzo, to niech idzie sobie w kąt. W domu pali, czy gdzieś w kąt. Ale nie musi tu kopcić papierosów przy wejściu Saska 42, która to Saska 42, no słynie z moherowych. Warszawa jest moherowa. Tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok. Tutaj nie ma ludzi prawosławnych w Warszawie, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. I tak jak oni tu przy samym wejściu, że nie można po prostu wejść, no bo oni stoją, kopcą pety. No tak samo moherowi zachowują się z tym krzyżem. Przepraszam bardzo, jeżeli ty wierzysz w krzyż, twoja to sprawa. Ale proszę ludziom w paradę nie wchodzić z tym krzyżem. To jest twoja sprawa, to jest twoja rzecz. Przecież tak na dobrą rzecz to krzyża w pierwszym wieku nie było. Nie ma ani w drugim, ani w trzecim. Nawet ta tajemnica świętej Heleny to dotyczy jak nie jakiejś skrzyni, to czegoś innego. Ale co ciekawe, że do tej skrzyni nikt nigdy nie zaglądał, bo kształt krzyża nikogo nie interesował. W ogóle ten temat nikogo wcześniej nie interesował, bo ten krzyż to się wziął ni z gruszki, ni z pietruszki, a 312 rok naszej ery, wtedy kiedy Konstantyn Wielki miał widzenie znaku krzyża. W tym znaku zwyciężysz, no to wiadomo, że to jest polityka, wiadomo, że to jest podbój ziemi, że to wynika już z tego, z pazerności, chciwości, że ci daleko, ci ludzie, pseudochrześcijanie, bo to już można określić nie tyle chrystianizmem, ile nominalnym jakimś tam chrześcijaństwem, siebie nominowali, tytułowali, tytuły, mieć i być. To nie jest chrystianizm. Chrystianizm to się dawno zmienił. Apostoł Paweł mówił, że między was wejdą wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet powiedział o człowieku bezprawia, który bardzo szybko miał się zadomowić, zagnieździć. Także ten 312 rok, że Konstantyn Wielki, który ze strachu przyjął chrzest na łożu śmierci, ten 312 rok to już IV wiek, to już bardzo późno. To już, proszę Państwa, wszystko się zmieniło. Chrystianizmu dawno nie było. Apostoł Paweł pisze o człowieku niegodziwości, o synu zatracenia, którego Pan Jezus, gdy przyjdzie, zabije tchnieniem ust swoich. A ów przeciwnik przyjdzie za sprawą szatana, z wszelką mocą, wśród znaków i cudów rzekomych, tak, aby zwieść wybranych. No to przecież całe średniowiecze to ten okres i ciut przed średniowieczem. Bo wiecie Państwo, chrześcijanom w chrystianizmie, prawdziwym naśladowcom Chrystusa, jak oni czytali Biblię, jak oni studiowali Biblię, żadne takie objawienia nie były potrzebne. Wcale nie były potrzebne, ale ludziom ciemnym albo politycznie, żeby ich albo zastraszyć, albo przekonać, to tak, politycznie to było potrzebne. Ale z Biblii wynika, że i te cuda ustaną, i wszystko ustało już dawno, ale miłość tylko nie ustanie, że miłość jest większa niż te cuda, ważniejsza niż te cuda. To po co oni się tego politycznie i sekciarsko trzymają? Czy tego bałwochwalstwa? Niech Państwo zobaczą. Przecież tak na dobrą sprawę, to wiadomo, że drugie przykazanie było takie, jakie było. Nie będziesz czynił sobie obrazu rytego, nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz temu służył, gdyż ja, Jahwe, jestem Bogiem zazdrosnym, wymagającym wyłącznego oddania. To jest 20 rozdział, proszę Państwa, Księgi II Mojżeszowej, czyli tak zwanej Księgi Wyjścia, bo tutaj Państwo słyszeliście Deuteronomium. Deuteronomium jest to Księga V Mojżeszowa, czyli inaczej Księga Powtórzonego Prawa. Prawo miało być powtarzane, czy idziesz drogą, czy kładziesz się spać, czy wstajesz, będziesz powtarzał, przywiążesz do ręki, prawda? Ale tu nie chodziło o te frędzle, które są u księdza, tylko po prostu na odrzwiach też mieli przyczepić, umieścić zakon, prawo
Żydzi. I oni też, nawet wtedy, nie mieli tego rozumieć dosłownie. Ale w to Żydzi wpadli. Potem katolicy. Proszę Państwa, chrystianizm był bardzo czysty. Od obrazów chrystianizm był bardzo czysty. Od bałwochwalstwa. No i potem, tak jak to już dzisiaj mówimy też o życiu pozagrobowym, od trójcy, kultu trójcy, od teorii życie pozagrobowe. Bo człowiek jest duszą, który miał żyć na ziemi, a ziemia miała być na wieki wieków. Jest na trwałym, mocnym fundamencie, nie na jakichś tam żółwiach, chwiejnych podstawach, tylko gwarancja jest u Jahwe. Jeżeli ty będziesz posłuszny Jahwe, Bóg ciebie nawet jest w stanie wzbudzić z martwych, wzbudzić do życia w Królestwie Bożym, tu na rajskiej ziemi, bo przecież okres 1000 lat to nie czasy Hitlera, tylko po Armagedonie wtedy, kiedy ziemię będziemy odbudowywać i ona będzie rajem. Powiedzmy, że z jednego punktu widzenia, tak samo jak i kiedyś Noe, z punktu widzenia arki, z której wyszedł, arka przetrwania, wyszedł, tak samo i tutaj arka jako Anglo-Ameryka, Białystok, ludzie stamtąd się rozejdą, po całej ziemi będą mieszkać z punktu widzenia Anglo-Ameryki, Białystok. I to będzie trwało aż 1000 lat. Ludzie będą dochodzić do doskonałości, że tak jak teraz się starzejemy, tutaj w Radiu Tok FM Żydki mówimy, och, coraz dłużej żyjemy, coraz dłużej, ogólnie coraz krócej. 969 Matuzalem, Adam 930, Noe 650 lat żyli i coraz krócej ogólnie, teraz na 200 lat to nikt nie będzie żył, a żyli. I teraz coraz krócej żyjemy, a będziemy żyć coraz dłużej. Ale to tylko, jeżeli duchowo uregulujesz swoje stosunki z Jehową Bogiem, z Bogiem Jahwe. Musisz wrócić do Pisma Świętego, do czytania Pisma Świętego, zobaczyć, co tutaj klechy wyrzuciły, proszę Państwa. Nie uczynisz drugie przykazanie wyrzucone, a 10 podzielone na 2, proszę Państwa, części. Oczywiście, że dla niepoznaki to dziecko zauważy, że nie pożądaj, prawda, to jest jakieś coś, nie pożądaj. No to nie ma orzeczenia. Także proszę Państwa, oszustwo na oszustwie. Dziad dziada krytykuje, gad gada, żebrak żebraka, gdy i tak im wszystkim prostym zewsząd nędza. Do lektury Mikołaja Reja odsuwam. Także człowiek, proszę Państwa, zamiast żyć coraz krócej, coraz dłużej, żyje coraz krócej, bez rąk, bez to szkielety ludzkie. Nawet Słowacki pisał w Kordianie Słowackiego: i drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Było imię Boże Jehowa, Jahwe, był tetragram. Gdzie to jest? No gdzie to wszystko przecież jest? Polskich artystek. Jej fenomenalne wykonywanie największych arcydzieł oratoryjno-kantatowych muzyki polskiej i światowej ugruntowały sławę zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, w Europie, Ameryce i Australii. Posłuchajmy teraz niezapomnianego głosu maestry Stefanii Wojtowicz w wirtuozowskim wykonaniu Halki, opery Stanisława Moniuszki, jedynej roli operowej, w jakiej majestra zgodziła się wystąpić na scenie opery.